Amatorzy pływania z powiatu Przasnyskiego będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Na początku września rozpocznie się remont krytego basenu w Chorzelach. Oznacza to zamknięcie obiektu na około miesiąc. A to jedyny taki obiekt na terenie powiatu Przasnyskiego. Podczas remontu m.in. wymienione będą systemy filtrujące wodę. Będzie chemii zużywanej do oczyszczenia wody, bo wszystko będzie odnowione. Będzie odnowiona też zjeżdżalnia, ponieważ też uległa takiemu zużyciu i niektórym użytkownikom już przeszkadzała. I będą też odnowione szafki w szatni, sauna. Remont obejmie również naprawę i konserwację wszystkich elementów wentylacji. Prowadzone też będą prace konserwacyjne wewnątrz budynku oraz na jego dachu. Na remont powiat Przasnyski przeznaczy ponad 230 tysięcy złotych. Krytą pływalnię w Chorzelach w lipcu odwiedziło ponad 6 tysięcy osób. Obiekt składa się z dwóch niecek: basenu sportowego i rekreacyjnego, jacuzzi i sauny.